14 drużyn wzięło udział w turnieju koszykówki Dębicki Streetball czy naczy zorganizowanym przez Stowarzyszenie Teraz Dębica we współpracy z Akademią Koszykarską KS Wisłoka. W turnieju wzięły udział drużyny z Dębicy, Tarnowa, Mielca, Chorzalowa czy Pilsna. Walczyli w dwóch kategoriach wiekowych od 13 do 15 oraz 16 do 18 lat. Bardzo się cieszymy, że są zalążki środowiska koszykówki w Dębicy i chcemy, żeby to środowisko jak najlepiej się rozwijało. Tradycje Dębica koszykówki ma znaczny spór, natomiast przez ostatni okres w pewien sposób one koszykówka mniejszym cieszyła się popularnością w naszym mieście, a mamy nadzieję, że we współpracy z Akademią Koszykówki dzisiejszy turniej jeszcze bardziej spopularyzuje tą piękną dyscyplinę sportu i coraz więcej osób będzie brało udział, będzie grało w tą koszykówkę, brało udział w zawodach, a mamy przykłady wspaniałych Polaków, którzy grają w najlepszej lidze świata, więc mamy na czym się wzorować. Turniej miał na celu nie tylko propagowanie tej pięknej dyscypliny sportowej. Podczas rozgrywek do puszek zbierane były pieniądze dla Kacpra. Pieniążki są zbierane na Kacpra Śliza, który zmaga się z mózgowym porażeniem dziecięcym. Wymagana jest tutaj cały czas pomoc, leczenie szpitalne, rehabilitacja. W większości jest to rehabilitacja prywatna, kosztowna. Dlatego tutaj chcieliśmy też wspomóc w ten sposób. Kacperek jest 15-latkiem, choruje na mózgowe porażenie dziecięce, epilepsję. Ogólnie każdego dnia wymaga dość intensywnej terapii i rehabilitacji, tak samo rehabilitacji ruchowej, jak i logopedycznej. Bardzo dużo naszej pracy to są działania prywatne, to są zajęcia prywatne, dlatego musimy organizować różnego rodzaju akcje, by zdobyć po prostu na to środki. Dębicki streetball czy naczy miał bardzo wysoki poziom. Rozgrywki są na wysokim poziomie. Widać, że w Dębicy jest dużo zespołów i młodzi ludzie coraz częściej grają w piłkę koszykową. Mamy te rozstrzygnięcia przed sobą, bo dwie najlepsze drużyny w dwóch kategoriach będą niedługo walczyć o pierwsze miejsce. Myślę, że z roku na rok podnosimy coraz wyżej poprzeczkę i coraz lepiej będziemy organizować takie turnieje. Nagrodzono po 3 miejsca w każdej z kategorii wiekowej. W kategorii pierwszej od 13 do 15 lat pierwsze miejsce zdobyli MKS Mielec, drugie Wisłoka Pyry, a trzecie ZRK Mielec. W kategorii starszej od 16 do 18 lat triumfowali Szefy, drugie miejsce zdobyli Dymacze, a trzecie White Boys Can't Hope. Turniej był współfinansowany z budżetu województwa podkarpackiego. Jak podkreśla Paweł Hein, prezes Stowarzyszenia Teraz Dębica, w planach jest organizacja kolejnych turniejów sportowych.